Od początku kwietnia w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Główny Urząd Statystyczny przestrzega przed oszustami i daje zalecenia, jak uchronić się przed wyłudzeniem danych osobowych. Udział w powszechnym spisie ludności jest obowiązkowy. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także tych osób, które w trakcie spisu będą przebywać za granicą. Obowiązkową formą dokonania spisu jest samospis internetowy. Specjalny formularz znajduje się na stronie internetowej www.spis.gov.pl. Dostępne będą również dwie metody uzupełniające: spis telefoniczny i bezpośrednio przy pomocy rachmistrza. Ważne jest, aby w tym czasie uważać na oszustów. Każdy uczestnik spisu może sprawdzić tożsamość swojego rozmówcy. Możemy to zrobić na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię. W obecnej fazie pandemii zwróćmy uwagę na to, że rachmistrz spisowy będzie się z nami kontaktował wyłącznie telefonicznie. Dlatego wszystkie SMS-y lub e-maile zachęcające do kliknięcia w link powinniśmy potraktować jako próbę oszustwa. Uczulmy na to również naszych bliskich i zadbajmy o to, by starsi członkowie naszej rodziny wiedzieli, jak postępować. Jak podkreśla ekspert serwisu chroń.psl.pl, najbezpieczniejszą opcją jest samospis internetowy. Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie.